Oto nastał ten dzień, ta chwila, w której nagrywam dla Was film o zestawach z kolumnami, które od dawna należą do mojego prywatnego top of the top. Bowers & Wilkins 606 S2 Anniversary Edition to głośniki podstawkowe, dwudrożne i niesamowicie efektywne. W mojej opinii nie potrzebują przesadnie mocnej elektroniki, aby uzyskać angażujące brzmienie. Jednak nie uprzedzajmy faktów, przygotowałem dla Was propozycję kilku wzmacniaczy, które z Bowersami zgrywają się naprawdę rewelacyjnie. Koniecznie zostańcie ze mną do końca tego filmu. Zacznijmy od zestawienia głośników Bowers & Wilkins 606 S2 z bardzo kompaktowym, aczkolwiek uniwersalnym wzmacniaczem stereo Bluesound PowerNode Edge. Producent reklamuje go hasłem Just Add Speakers, czyli po prostu podłącz głośniki. I to się sprawdza w 100%, bowiem na pokładzie tego malucha znajdują się zaawansowane funkcje sieciowe. Dostępne są poprzez Wi-Fi lub przewód sieciowy wpięty do Edge'a oraz aplikację instalowaną na komputerze lub smartfonie czy też tablecie. BlueOS, bo tak nazywa się obsługiwany system Multiroom, umożliwia odtwarzanie muzyki z serwisów muzycznych, radia internetowego albo nawet z domowego serwera plików. Na dokładkę aplikacja pozwala na sterowanie pracą urządzenia, zmianę źródła dźwięku czy też głośności. Ponadto PowerNode Edge posiada złącze HDMI ERC do łatwego podłączenia telewizora, wyjście subwooferowe i jedno wejście optyczno-analogowe. Może ono posłużyć albo za złącze sygnałowe dla źródeł analogowych, albo dla cyfrowych po zastosowaniu odpowiedniego adaptera Toslink. Moc najmniejszego PowerNode Edge oscyluje w okolicach 40 W na kanał, co w zupełności wystarczy najważniejszym z perspektywy dzisiejszego odcinka bohaterom. Zestaw złożony z Bluesounda PowerNode Edge wraz z kolumnami Bowers & Wilkins 606 S2 oferuje dźwięk, bardzo mocno uogólniając, kompletny. Jest i solidna podstawa basowa, i wyrazista średnica, a tony wysokie potrafią wspiąć się na wyżyny słyszalne zazwyczaj tylko w wyższej klasy kolumnach głośnikowych. Da się odczuć jednak załagodzenie, wręcz ocieplenie brzmienia w całym zakresie. To coś, co wielu z Was ceni sobie szczególnie w przypadku tego zestawu. I ja się temu wcale nie dziwię, łatwo bowiem umiejętnym doborem elektroniki przysporzyć sobie bólu głowy od zbyt dużej ilości detali, czy też zbyt selektywnego brzmienia. Melomani pamiętający dość żywiołowy charakter wzmacniacza Rotela sprzed kilku lat zapewne w tym momencie zastanawiają się, czy aby na pewno A11 Tribute to dobry pomysł? Ale spokojnie, to bardzo dobry pomysł. Wzmacniacz ten cechuje się świetną dynamiką i rozdzielczością jak na swoją klasę cenową. Nie można mu zarzucić ostrości czy też nadarczywości, bowiem A11 Tribute to elektronika, której można słuchać długo, bez poczucia zmęczenia. Nie bez powodu zresztą polecamy ją bardzo często w naszych filmach. Moim zdaniem Rotel A11 Tribute oferuje rewelacyjny stosunek ceny do jakości. Jego moc na papierze wynosi 50 W na kanał, jednak jak pokazuje praktyka, w rzeczywistości ta wartość jest sporo wyższa. Do tego Rotel A11 Tribute oferuje kilka wejściowych złącz analogowych, w tym przedwzmacniacz gramofonowy, Bluetooth oraz wyjście pre-out. To ostatnie można wykorzystać dwojako, albo jako wyjście na aktywny subwoofer, albo na zewnętrzną końcówkę mocy. Ta cecha może okazać się kluczowa w przyszłości, szczególnie kiedy spodoba Wam się charakter brzmienia Rotela A11 Tribute, ale na przykład wymienicie głośniki na bardziej wymagające i będziecie potrzebować wydajniejszej końcówki mocy. Kolumny Bowers & Wilkins 606 S2 w towarzystwie wzmacniacza Rotel A11 Tribute prezentują pełnię swoich możliwości. Dynamika Rotela oraz analityczne brzmienie kolumn Bowersa świetnie do siebie pasują. Dźwięk jest dobrze kontrolowany, choć warto pamiętać o tylnej wentylacji kolumn. Jeśli lubicie naturalny i niedominujący bas, warto odsunąć kolumny od ściany. Wówczas całość zagra harmonijnie, dopełniając się wzajemnie i tworząc brzmienie po prostu naturalne. Wróćmy jeszcze do małego wzmacniacza, ale o zdecydowanie większej mocy i większych niż omawiany przed chwilą Rotel możliwościach. Na DC700 to elektronika od producenta z ogromnym doświadczeniem i wieloma wyjątkowymi modelami wzmacniaczy w swoim portfolio. Omawiany model należy do segmentu urządzeń all-in-one. Różnorodne złącza sygnałowe, w tym HDMI, funkcje sieciowe oparte na systemie BlueOS i wydajne końcówki mocy sprawiają, że otrzymujemy sprzęt o niewielki gabarytowo, ale potężny jeśli chodzi o możliwości i niezwykle uniwersalny.
System BlueOS, jak już wspominałem wcześniej przy okazji PowerNode Edge, sprawia, że wysokiej jakości muzyka jest dosłownie na wyciągnięcie ręki. Moc na DC700 to 80 W na kanał, ale tu po raz kolejny uważam, że oddaje jej znacznie więcej. To po prostu słychać w postaci dźwięku pełniejszego i bardziej angażującego, oczywiście w ten pozytywny sposób. Połączenie wzmacniacza sieciowego na DC700 z kolumnami Bowers & Wilkins 606 S2 to jedno z moich prywatnych ulubionych zestawień. Elektronika spod szyldu nadal reprezentuje dużo detali, zarówno w wokalach, jak i tonach średnich. Bas jest za to miękki i punktowy, co dość rzadko idzie ze sobą w parze. Brzmienie jest selektywne, naszpikowane detalami, które jednak podawane są nam w bardzo przystępnej formie. Nie chcę tu przesadnie rozpływać się nad tym zestawem. Wpadnijcie po prostu do najbliższego salonu Top Hi-Fi & Video Design i po prostu sprawdźcie ten zestaw na własnych uszach. W zasadzie ten film chciałem zamknąć jak zawsze w trzech zestawach. Jednak chcę Wam zaproponować coś ekstra. W życiu bowiem bywa tak, że nie do końca wiemy, czy chcemy iść na 100% w system stereo, czy może nasza koncepcja nie ulegnie zmianie i nie będziemy chcieli pójść raczej w kierunku kina domowego. A wtedy warto postawić na Yamaha RX-V4A. Urządzenie, które jest swego rodzaju pomostem między światem kina domowego i tradycyjnego zestawu stereofonicznego. I to dosłownie, ponieważ Amplitunder ten można przestroić na urządzenie stereo, zmieniając tryb pracy końcówek mocy Surround w tryb B-Amp. Pamiętajcie, że Bowers & Wilkins 606 S2 umożliwiają ten typ połączenia z elektroniką. Wystarczy zdjąć blaszane zworki z terminali i użyć czterożyłowego przewodu głośnikowego. Yamaha od dłuższego czasu znana jest ze swojego liniowego brzmienia i nie inaczej jest w przypadku modelu RX-V4A. A w kolumnach Bowers & Wilkins 606 S2 słychać to po prostu świetnie. Dostajemy brzmienie naturalne, nasycone w każdym paśmie i uniwersalne. Ta uniwersalność odgrywa tutaj bardzo dużą rolę, bo w końcu ten zestaw myślę, że będzie wykorzystywany nie tylko do słuchania muzyki, ale też podczas oglądania filmów, a myślę, że też podczas grania na konsoli. Warto też pamiętać o obecności funkcji sieciowych na pokładzie Amplitunera. W tym przypadku będzie to autorski system Yamahy, czyli MusicCast, umożliwiający zdalną obsługę elektroniki oraz wyboru odtwarzanej muzyki. Wszystko to wygodnie za pośrednictwem aplikacji mobilnej, dostępnej na smartfony i tablety. Podsumowując, kolumny Bowers & Wilkins 606 S2 to szalenie popularne i bardzo uniwersalne głośniki w swojej klasie cenowej. Doceniany przez fanów marki oraz przez osoby dopiero zaczynające swoją przygodę ze sprzętem grającym. Dobór elektroniki również jest bardzo ważny, a to, na jaki wzmacniacz się zdecydujecie, wynikać będzie bezpośrednio z Waszych potrzeb. Czy ma być on zaawansowane funkcje sieciowe, a przy tym być bardzo minimalistyczny, tak jak BlueSound PowerNode Edge, czy może jednak wolicie klasyczne wzmacniacze w stylu Rotella A11 Tribute i końcówki mocy w klasie AB? Jeśli po obejrzeniu tego materiału wciąż się zastanawiacie, wpadnijcie do któregoś z naszych salonów stacjonarnych, a nasi eksperci dobrego brzmienia pomogą Wam rozwiązać każdy dylemat. Listę punktów sieci sprzedaży Top Hi-Fi & Video Design znajdziecie jak zawsze na stronie www.tophifi.pl. Są tam też dane adresowe i kontaktowe, to też w razie chęci odsłuchu wybranego sprzętu, skontaktujcie się i umówcie na konkretny dzień i godzinę. Nasza strona to również ogromna, stale rozwijana strefa wiedzy oraz sklep internetowy. Za jego pomocą możecie od razu złożyć zamówienie na sprzęt marzeń z dostawą pod drzwi. A tymczasem ja serdecznie dziękuję Wam za uwagę i mam nadzieję, że ten film Wam się podobał. Standardowo już nie będę się żegnać, tylko powiem tak po prostu do zobaczenia w kolejnym filmie lub w salonie stacjonarnym.